Witam Państwa bardzo serdecznie. Przerwa już minęła i jestem do Waszej dyspozycji. Także bardzo serdecznie zapraszam. 708 588 444, numer, który prowadzi Ciebie do mnie. Jeżeli masz pytania, to gorąco zapraszam. Jeżeli masz pytania do osób poza wizję, to również są do Waszej dyspozycji. Jak widać na załączonym obrazku, pojawiła się wróżka na net. 708 788 698, karty duszy, karty tarota i różnego rodzaju inne dodatki, które mogą być wykorzystywane dla Państwa zobaczenia przyszłości, możecie Państwo z tego skorzystać. Oczywiście tarocistka Makia również jest do Państwa dyspozycji. 708 788 668. Bardzo prosty numer do zapamiętania i bardzo oryginalna kobieta. Naprawdę powiem Państwu tak, jest indywidualnością. Możecie Państwo spokojnie do niej zadzwonić i dopytać się, jak Wasza przyszłość będzie wyglądała. Makia naprawdę bardzo wiele rzeczy potrafi przepowiedzieć, powiedzieć, dopowiedzieć i podpowiedzieć Państwu oczywiście w momentach, kiedy macie trudności, macie kryzys, macie sytuacje, które gdzieś tam Was bardzo mocno bolą i coś, co się wydarza po prostu takiego negatywnego. Także gorąco serdecznie zapraszam. Wróżka Małgorzata 452, numer telefonu ma, także zadzwońcie do niej również, bardzo, bardzo proszę. I mamy telewidza. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Panie Rolandzie. Dobry wieczór. Cieszę się, że tak mogłam się połączyć z Panem. Mam na imię Krystyna. Witam Pani Krzyś. Moja córka Sara zdaje egzaminy teraz maturalne. No i to jest ten moment, który wczoraj miała matematykę. No i po prostu jest zawiedziona, twierdzi, że poległa, że po prostu nie zda tej matury, chyba przez tą matematykę. Co pan uważa? Czy ona jednak ma szansę? Może jest w błędzie, może się myli, bo... Pani Krysiu, powiem jedną rzecz, bardzo, bardzo ważną rzecz. To jest tylko i wyłącznie, jakby troszeczkę zaniżyło się mniemanie córki o samej sobie. Natomiast bardzo fajnie jej poszedł ten egzamin. Może mieć do siebie odrobinę pretensji, ale nie powinna mieć jej zbyt dużo, bo egzamin poszedł naprawdę fajnie. Ona jutro ma ustny angielski, potem za jakiś czas tam któregoś ustny polski i suma summarum ma szansę na zdanie tej matury, ale bo jeszcze w sierpniu jest poprawka, bo tak... Jest taka możliwość po prostu później w sierpniu, tylko że w sierpniu ona nie będzie zdawała, Pani Krysiu. Myśli Pan, że bo jest mi po prostu żal, bo ona bardzo cierpi, bo tak cierpi, bo z trudem i tak wszystko przychodzi. Denerwuje się, że musi wszystkiego się tak uczyć, a tak nawet nie umie ściągać, bo myśli, że cały świat ją widzi i patrzy i no taka rozżalona trochę jest. Troszkę... Jeszcze się rozchorowała. Powiem Pani tak, rozchorowała się z powodu nerwów, z powodu emocji, które są związane z maturą. Często tak jest, kiedy się boimy, to organizm odmawia posłuszeństwa. I dlatego właśnie teraz się rozchorowała. Powiem Pani jedną rzecz. Ja nie widzę, żeby były problemy w ogóle ze zdaniem tej matury. Dzisiaj, jeżeli Pani pozwoli oczywiście, to zrobimy przekaz dla córki. Po to, żeby ona się poczuła dużo lepiej i żeby spokojnie po prostu podziałała. Ale już z tego, co słyszę, połączenie nam uciekło. Pani Krysiu, proszę zadzwonić jeszcze raz. Jeżeli będzie Pani miała taką możliwość, taką okazję, to gorąco serdecznie zapraszam. Zrobimy przekaz tutaj dla Sary. Na samym końcu dnia w ogóle, moi drodzy, kto wytrzyma oczywiście, a myślę, że tutaj sporo z Państwa będzie miało taką możliwość wytrzymania jeszcze tych 47 minut, które mamy programu, to gorąco serdecznie zapraszam. I będziemy mieli tutaj możliwość taką, że zrobię przekaz kuli energetycznej. A dzisiaj specjalnie dla Was właśnie taka kula energetyczna pójdzie na to, żebyśmy po prostu przeżywali każdą chwilę naszego życia. Czy ona będzie silna, czy ona będzie ciężka, odczujecie to sami. Zobaczycie, skoro jest dzisiaj olbrzymia energia, co zresztą Państwo sami odczuwacie, właśnie dlatego chcę to zrobić. Żebyście sami tego doświadczyli. Na takie większą uważność, na takie przeżywanie naszego życia, ale przeżywanie w sposób bardzo, bardzo wartościowy. Żebyśmy doświadczali, byli, funkcjonowali i żebyśmy byli w chwili obecnej. To dzisiejsza kula właśnie będzie. Tuż 10 minut przed godziną pierwszą.
Także gorąco, serdecznie zapraszam, byście jeszcze te parę minut dosłownie wytrzymali i jak najbardziej taki przekaz pójdzie. Pani Krysiu, jeżeli będzie Pani miała możliwość dodzwonienia się do nas jeszcze raz, to gorąco serdecznie zapraszam, bo myślę, że taki przekaz dla Sary by jej się tutaj przydał. Dobrze. Dobrze. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam gorąco. Panie Rolandzie, mam takie pytanie. Wczoraj podjęłam taką decyzję, troszeczkę pod wpływem emocji, ale już nie dałam rady tego znieść. A propos zabrania syna z jednej z placówek. Zaczęliśmy w międzyczasie wizytację w drugiej placówce, gdzie wydaje się, że jest dużo lepszy efekt. A czy ta placówka, z której chcemy zrezygnować, będzie nam utrudniała i będzie chciała przejąć cały depozyt, czy uda nam się jakoś z nimi dogadać? Znaczy, ja powiem Pani jedną rzecz. Ja widzę, że się uda dogadać. Może mogą być drobne utrudnienia na samym początku chociażby, tutaj tego, że już Pani powie, że Pani ich zabiera syna i tak dalej, mogą być pewnego rodzaju utrudnienia, bo to wiadomo, że to są to pieniądze, tak? Jakby nie patrzeć dla placówki. Natomiast w momencie, kiedy będzie Pani chciała przenieść, później już jak naprawdę dogada się Pani i będzie spokojnie mogła Pani do placówki drugiej przenieść syna. Halo? Halo? Halo, halo? Połączenie nam uciekło. Nie wiem, jaka jest przyczyna, ale czasami tak bywa, że po prostu połączenie nam uciekło. Moi drodzy, 708-588-444. Moja droga, proszę o spróbowanie jeszcze raz, żebyśmy tutaj mogli się połączyć i porozmawiać. Może dlatego wyszedł taki efekt, bo może telefon akurat kartę stracił. Trudno jest to określić. Tak to wygląda mniej więcej dla mnie na ten czas. Tak jak już wspomniałem wcześniej. Kochani, przeżywajmy każdy moment. Dokładnie tak, jakby nasze życie było czymś wyjątkowym. Bo ono jest wyjątkowe. Naprawdę. Każdego człowieka życie jest wyjątkowe. Niezależnie od tego, czy to są bardzo duże trudy, czy to są sprawy, które są takiego przepychania do przodu wszystkiego, że nic mi nie wychodzi, nic mi się nie udaje. To jest też nasze przeżywanie, nasze wewnętrzne odczucie, które powoduje w nas przede wszystkim taki zastój, takie czasami nabieramy twardości po prostu, dlatego że musimy o coś walczyć, musimy o coś zdobywać, musimy coś robić. Innym to przychodzi z łatwością. Powiem Państwu, dlaczego tak się dzieje. Dlatego że w momencie, kiedy bardzo mocno czegoś pragniemy, tak, czy czegoś bardzo mocno chcemy i walczymy o to, napinamy się i powodujemy nasz wewnętrzny stres. Powoduje to też stres w naszej okolicy, czyli w naszym ciele astralnym, czy też energetycznym, ciele eterycznym. I to powoduje właśnie bardzo duże takie napięcia, które są spowodowane tym, że nie możemy czegoś dosięgnąć, że nie możemy ręką jakby sięgnąć tego, co mieliśmy. Ale mamy telewizję. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie, Elżbieta z tej strony. Witam Pani Elu. Panie Rolandzie, dzisiaj mam rozprawę. Proszę mi powiedzieć, jak to wszystko przebiegnie, bo się denerwuję. Panie Elu, powiem Pani tak, będzie bardzo łagodna ta rozprawa. Bardzo łagodna, tylko trzeba to mocno w garść wziąć, prawda? Nie mówię, że Pani ma się w garść wziąć, bo to rzecz jasna. Natomiast będzie bardzo, bardzo przychylnie będzie ta rozprawa wyglądała dla Pani. Aha, a chciałam zapytać, czy widać już jakiś koniec tego na korzyść po prostu na naszą stronę, czy nie bardzo? Powiem Pani jedną rzecz, bo mi się pokazują, oprócz tej dzisiejszej właściwie, bo mamy po północy, tak, pokazują mi się jeszcze dwie rozprawy, które się zamkną do jesieni. A to będzie z korzyścią po prostu dla mojego wykładu pracy? Tak, z tego co widzę. Strasznie duże zamotanie jest przy tej sprawie, Pani Jeli. Bardzo. No to już, nie wiem, czy Pan kojarzy, to już się 2 lata ciągnie. Tak, dokładnie tak. To... Do jesieni to zamkniecie, spokojnie. Aha. A mam jeszcze drugie takie pytanie, mianowicie dzisiaj padła z ust moje przełożenie taka bardzo dziwna propozycja, jeżeli chodzi o moją pracę i powiem szczerze, że troszeczkę mnie to zaniepokoiło, bo nie bardzo mi odpowiadają pewne rzeczy i proszę mi powiedzieć, czy to jest, ta propozycja to jest naprawdę na poważnie, czy... Znaczy powiem Pani tak, to jest bardzo intratna przede wszystkim Pani Elu propozycja dla Pani. Taka, w której będzie Pani mogła więcej zarabiać i będzie Pani miała lepsze samopoczucie swoje. To jest dokładnie to. Ja się właśnie boję, że po prostu sobie nie poradzę. Jak sobie Pani nie poradzi? Jak nie Pani, to kto, Pani Elu?
Spokojnie sobie pani poradzi. Oczywiście, tak jak przyglądam się pani, pani jest twardzielem, naprawdę. Czasami troszeczkę zbyt nerwowo do wielu spraw pani podchodzi, ale poradzi sobie pani bez najmniejszego problemu. I mam takie pytanie jeszcze, od kiedy miałoby to nastąpić? Bo to ja mówię, to dzisiaj tak spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. To było tak rzucone trzema słowami, a poważna rozmowa będzie. Tylko tyle usłyszałam. Będzie pani miała rozmowę poważną w przyszłym tygodniu, koło środy, bo z tego, co ja tutaj przyglądam się temu, ona szefowa będzie chciała tutaj z panią porozmawiać. Dokładnie opisać stanowisko, na które miałaby pani tam objąć, przejąć być może to stanowisko. I od czerwca pani pracuje na nowym miejscu, pani Elu. No bo w zasadzie tak, wcześniej miałam jeszcze inną propozycję, taką propozycję, że będę koordynować, jakoby zarządzać, a teraz jeszcze dochodzi coś innego, więc nie wiem, czy tamto już poszło w las, a teraz jest nowe, czy to będą dwie rzeczy połączone. Znaczy powiem pani inną rzecz. Tutaj doszli do pewnego wniosku, że to nie tylko dwie rzeczy będą połączone, ale będą to sytuacje takie, które będą skupiać całość. To jest to dokładnie i jeszcze jeden jakby obowiązek do pani dojdzie. Nie będzie to nadmiarem pracy, bo będzie pani osobą, która będzie zarządzała ludźmi. I to jest fajna rzecz, dlatego że pani po prostu w tym fajnie się odnajdzie. Bo to będzie, to jest do zrobienia, tamto jest do zrobienia i jeszcze tamto. I w tym momencie pani jakby będzie nad tym trzymała opiekę i wtedy będzie się pani naprawdę fantastycznie czuła przy tym. Także niech pani Elu będzie tutaj spokojna. Na rozprawę jak najbardziej ze spokojem będzie pani mogła jutro pójść, bo będzie to takie, powiedziałbym, korzystne. Trochę szarpania będzie na początku, ale będzie to dla pani korzystne. Pozdrawiam pani Elu bardzo, bardzo serdecznie. Coś, jakieś krótkie połączenia mamy ostatnio. Ale mamy już panią, która nie chce, żeby podawać imiona. Halo? Tak, to jeszcze ja wracam. Na szczęście udało nam się połączyć. Tak. Jeszcze raz. A propos syna, przeniesienia tej placówki. Także uda nam się jakoś z nimi dogadać, żeby tak. Te pieniążki wróciły, tak? Jak mam najbardziej tak, bo tam są jakieś sprawy finansowe, które zauważyłem od razu, że trzeba po prostu ten depozyt finansowy po prostu wziąć, bo to jest tak jakby czesne, które już zostało zapłacone do pewnego momentu. Tak, tak. A my chcielibyśmy go zabrać już od poniedziałku, a oni chcą, żeby jeszcze 2 miesiące chodził tam. Nie, nie ma takiej potrzeby, bo dogadacie się. Może być tam jakieś takie, powiedziałbym, na samym początku, to co już mówiłem, może być pewnego rodzaju robienie takich trudności na zasadzie tego, że skoro już państwo się zdecydowali na to, to dobrze byłoby trzymać. Nie, nie ma takiej potrzeby. Ta nowa placówka przyjmie go z otwartymi ramionami. Tak, tak, to ja wiem. Chodzi o to, czy ta stara nam pozwoli obziąć go. Tak, jak najbardziej. Nie zmuszać go 2 miesiące być tam po prostu. Nie, bo nie, nie będzie zmuszany, nie, bo on się będzie źle czuł po prostu w tej starej placówce. On się już źle czuje. Tak. Tak, tak, ja wiem. A w tej nowej powinno być, jak pan czuje, będzie okej? Okay, będzie lżej przede wszystkim. Syn będzie się czuł zupełnie lżej, dlatego że to będzie bardziej takie na rozwój jego wewnętrzny wpływało, niż nie nakazywanie mu pewnych rzeczy. Rozumiem, rozumiem. A druga taka sprawa. Chciałabym się cofnąć do 10 lat wstecz. Okej. Okay. Jesteśmy w stanie taką... W domu rodzinnym małżonka zostało takie pudełko z naszymi pamiątkami z czasów panieńskich. Mhm. To są listy miłosne, to jest kawałek naszej historii pięknej. Mhm. No i w jakiś sposób to zginęło, bo nigdy nie zostało zabrane z tego pokoju do naszego nowego mieszkania. Tak mnie to nurtuje. Czy ktoś to zabrał, czy ktoś to wyrzucił przez pomyłkę, czy po prostu... Co się z tym stało? Ja powiem pani jedną rzecz, bo się przyglądam, że tu widzę jakąś starszą kobietę, która po prostu te listy ma u siebie i mówi, że ich nie ma. To jest na tej zasadzie. Może to być ciotka, może to być babcia, może to być mama. Ciężko mi jest określić dokładnie, kto to jest dla pani, ale widzę, że to jest bardzo głęboko gdzieś schowane, tak jakby ktoś chciał, żeby to była jego historia. O tak. Aha. To jeszcze jest. To jeszcze jest, funkcjonuje. Czy to zostało w tym domu rodzinnym męża? Jest to tam dalej gdzieś? Tak, jest. To jest takie pytanie. Jest. Czyli to nie zginęło. Nie. Ja mam takie przeczucie, ale to 10 lat się z tym borykam i no bardzo by mi zależało. A czy uda nam się to odzyskać, jakoś wspomnieć o tym, że coś takiego nam zginęło, czy może chętnie tak. to odda? Jak powiem pani jedną rzecz. Przy dłuższym czasie rozmowy, z tego co ja widzę, tam jeszcze mieszka kobieta i mężczyzna, plus jeszcze jedna kobieta, uda wam się odzyskać to. Trzeba po prostu tą najstarszą, która tam jest, kobietę przede wszystkim poprosić o to i zostanie wam to oddane. O, no to się... To są wasze pamiątki w sumie, a nie ich historia. Tak, to jest kawałek naszej miłości. To pudełko mi się pokazało takie w kolorze brązowym, mówiąc szczerze.
Tak, tak, po butach. To jest pudełko po butach. Tak. Koloru brązowego, dokładnie. Z jasnym takim wieczkiem, mówiąc szczerze. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Aż mi ciarki przeszły, panie Rolandzie. Z jakiego powodu? Ja nie wiem. Po prostu mi ciarki przeszły. A czy mógłby mnie pan jakoś dołandować energetycznie, żebym się uspokoiła w sprawie tego syna? Bo bardzo to emocjonalnie przeżywam teraz. Pewnie, że tak. Nie ma problemu. Nie poradzić. Nie ma problemu najmniejszego. Oczywiście, że tak. Ma pani do mnie jeszcze jakieś pytania, czy od razu robimy przekaz? W zasadzie, czy coś nieciekawego czeka nas w tym roku, albo coś ciekawego, czy coś ma pan takiego mi do powiedzenia, co powinnam wiedzieć? Powiem pani tak, to jest bardzo ogólne pytanie, ale postaramy się coś tam wyskubać, ale to po przekazie, dobrze? Dobrze. Proszę spokojnie oddychać, moja droga, i skupić się przede wszystkim na swoim wnętrzu i na swojej czakrze serca. Wie pani, w którym miejscu jest? Na wysokości mostka. Dobrze, dobrze. Moja droga, przekaz poszedł. Jak samopoczucie, proszę powiedzieć? No, że tak powiem, nogi mam zwaty. Ale lżej się zrobiło, prawda? Tak, tak. Super, bardzo się cieszę z tego powodu. Także proszę zaglądnąć w tą naszą najbliższą przyszłość rodzinną, co nas dobrego czeka. Przede wszystkim jakiś wyjazd was czeka. Przede wszystkim powinniście zwrócić uwagę na auto, bo ma jakąś usterkę, którą warto byłoby teraz do warsztatu zaprowadzić. To mi się pokazało i jakaś podróż do... Ale auto większe czy mniejsze, bo mamy dwa... Większe auto, większe. Ten mały samochód, on jest sprawny, także tutaj może być pani o to spokojna. Natomiast to większe rzeczywiście, tak, coś się dzieje przy lewym kole z przodu. To mogę od razu powiedzieć, tak żeby na to zwrócić uwagę. Jakiś dalszy wyjazd was czeka, ale to jest wyjazd dopiero w okresie wakacyjnym. Nie mówię, że będziecie jechać do kraju, jakiś urlop wam się szykuje, bardzo fajny przede wszystkim urlop. Będziecie mogli z tego przywieźć bardzo dużo pamiątek. To jest to, ale nie widzę tu jakichś zagrożeń. Jedna rzecz, która tutaj jest, u męża zwracać uwagę na gardło. Na gardło. Panie Rolandzie, mój syn non-stop mówi o wypadku samochodowym, jak jeździ samochodem. Co to może znaczyć? Widzi pani to, co mówię, żeby sprawdzić to koło, bo to syn jeździ tym większym autem. Dokładnie, dlatego, żeby sprawdzić to koło, dlatego on to po prostu przeczuwa. Ma facet fajną intuicję, tylko nie pozwalają mu w tej placówce, w której jest, nie pozwalają mu tej intuicji rozwijać. To, co mówiłem, w nowej placówce będzie nacisk na jego rozwój wewnętrzny. A czy pan widzi, że on ma jakieś, że tak powiem... Ma zdolności, tak. Ma? Ma fantastyczną intuicję, zresztą czasami panią przeraża w swoich wypowiedziach. O tak. No właśnie. No dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam panią również i do usłyszenia. Dziękuję. Najlepszego życzę. Moi drodzy, 708, właśnie, 588, 444, numer, który prowadzi ciebie do mnie. A jeżeli chcesz, żebym do mnie nie prowadził ciebie numer, to jest 708, 788, 660 i ten numer prowadzi państwa poza wizję. Dzisiaj troszeczkę Roland w innej odsłonie. No brak wąsów, jak widać i brody i w ogóle, ale to nie szkodzi. To niewiele przeszkadza, dlatego że widać wszystko tak, jak być powinno. Także gorąco serdecznie zapraszam. Kochani, jedna rzecz, która jest ważna w takim właśnie przeżywaniu naszego życia, to jest to, żebyśmy my byli przy nim obecni. Czasami nasze ciało, które jest, funkcjonuje jak zombie. Uciekając w przeszłość, jesteśmy tylko ciałem fizycznym. Uciekając w przyszłość, jesteśmy też tylko ciałem fizycznym. Jeżeli jesteśmy zintegrowani, czyli nasza teraźniejszość jest zintegrowana w nas, w naszym wnętrzu, wtedy to nasze ciało fizyczne, ono żyje, ono przeżywa. Nie możemy inaczej, ale mamy kolejnego telewidza. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór, panie Rolandzie, tu Remigiusz dzwoni z Danii. Witam, panie Remigiuszu. No tutaj właśnie jeszcze mam pana rady, tam parę dni temu, to ja właśnie tak dobrze mi pomogły. Ja mam pytania odnośnie mojego zdrowia.
Przede wszystkim niech pan zwraca uwagę, panie Remigiuszu, na płuca. To jest jedna rzecz, która mi się pokazała. Mogą to być oskrzela, ale tam już coś, jakiś naciek na płuca się zaczyna robić. Niech pan sobie zrobi po prostu badanie prześwietlenia. To jest to. I na kontuzję niech pan zwraca uwagę. Ma pan do tego tendencję. A to się huknąć, a to uderzyć, a to palec między drzwi wsadzić. To ma pan do tego tendencję. Na to niech pan też zwraca uwagę. Pokazuje mi się jeszcze jedna rzecz. Jakiś problem z kręgosłupem, panie Remigiusz. Aha. To jest to. Czyli pod tym względem chcę zrobić badania, tak? Słucham. Czyli badania chcę zrobić pod tym względem kręgosłup płuca. Kręgosłup płuca, ale na urazy to już musi pan zwracać uwagę po prostu w szczególności. W pracy mi się zdaje bardziej. W pracy też, ale i w domu czasami. Potrafi pan sobie na przykład, nie wiem, przeciąć palec chociażby kawał nożem. Bo pan mówił coś o tej chwili, że kiedyś działalność rzekomo otworzył. Tak. Pod jakim względem to będzie? Co to będzie? Pod jakim względem? Ja powiem panu tak. Będzie pan się starał jakoś pomagać ludziom. W taki sposób chociażby, żeby dowozić im posiłki. Nie mówię w sensie cateringu, ale starszych ludzi, gdzie będzie to tańszy koszt, abonamentowo będzie pan posiłki rozwoził. Takie coś mi się pokazało. A czyli nie będę pracował w tej firmie, w której pracuję obecnie? Nie, ja raczej widzę, że pan sam wpadnie właśnie na pomysł. Znaczy teraz już go powiedziałem wyraźnie, ale będzie pan to po prostu robił w swojej przyszłości. Aha, czyli ta firma, w której jest obecnie pracuję, nie będzie moją firmą na dłuższy okres. To nie będzie, powiem inaczej, to nie będzie firma docelowa, bo może pan pracować w tej firmie, równocześnie robić tamto, ale to będzie zbyt ciężkie. Natomiast w momencie, kiedy ta druga działalność ruszy panu z kopyta i będzie bardzo, bardzo poszerzającą się działalnością, z tej firmy pan zrezygnuje. Rozumiem. A co odnośnie mojej żony? Jak ma na imię, niech mi pan powie. Mojej żony Ania. Mhm. Ania. 7 sierpień 82 rok. Panie Remigiuszu, te duże nieporozumienia, które są tutaj między wami, to przede wszystkim są spowodowane troszeczkę jakby pana osaczeniem. Znaczy, że pan osacza żonę. Jeżeli pan odpuści, to co rozmawialiśmy ostatnim razem, jeżeli pan odpuści, będzie pan bardziej spokojny w stosunku do niej, będzie naprawdę duża, duża poprawa. Ona na razie nie chce tutaj myśleć nawet na ten temat, żebyście byli w sumie razem. Aha. A czy ona mnie kocha? Z tego, co widzę, miłość jest, tylko tak jakby miała pętlę na szyi i nie pozwalałby jej pan oddychać. Aha, rozumiem, no tak, no właśnie, za bardzo, to ja też właśnie rozumiem. Co jeszcze, jakieś pytania, nie wiem, no. Pan coś tam o mieszkaniu było, że mieszkanie kupię, tak? Znaczy, będzie pan zmieniał mieszkanie na większe, to na pewno tak, ale to jest jeszcze okres czasu jesieni. Jeszcze nie teraz. Mhm. A czy kiedyś wrócę do Polski na stare lata, czy nie widać tego. Będziecie, panie Remigiuszu, na razie mieszkanie będzie wynajmowane. To, co rozmawialiśmy, to, które jest w Polsce. Będzie pan wynajmował, brał z tego pieniądze, zyski będzie pan z niego miał. Natomiast do Polski może pan na późną starość, tak, ale tak daleko jeszcze bym wzrokiem nie sięgał. Aha. A czy... Halo? Jestem, tak. Tak, ja mówię o mieszkaniu w Polsce, co z nim będzie? Będzie wynajmowany. Będzie wynajmował komuś? Tak, będzie wynajmowany, dlatego należałoby już to zrobić. Ono już jest wynajmowane, ale będzie to długoletnie wynajmowanie, panie Remigiuszu. No tak, właśnie, bo tak się będę wahał. Nie wiem właśnie, czy wrócić do Polski później, czy jak to właśnie ma taki Ja nie widzę, żeby pan na razie wracał przez najbliższe 10 lat. To mogę panu od razu powiedzieć, bo w momencie, kiedy ten biznes panu tam ruszy, będzie panu szkoda to zostawiać. Aha. A będę to z żoną prowadził ten biznes, czy z kimś? Razem, wspólnie będziecie prowadzili, tak. Przecież pana żona, panie Remigiuszu, to jest dobra kucharka. Aha, rozumiem. A co z moją siostrą? Co z moją siostrą będzie? Ona na imię ma Ola. Ola. A w jakim sensie co z nią będzie, niech pan powie. No tam, czy jakie będą nasze relacje? To znaczy, ona jest na pana wkurzona, przepraszam, że tak użyję takiego kolokwializmu, ona jest na pana bardzo zdenerwowana z powodu pani Ani. I stąd te wasze relacje są bardzo napięte. Natomiast w momencie, kiedy wy się pogodzicie, to i pani Ola też zacznie na pana patrzeć inaczej. Aha, rozumiem. Aha. Pan jest fajny facet, tylko za bardzo nerwowy, panie Remigiuszu. No, ja mam właśnie problemy chyba trochę z nerwami, z emocjami, z opanowaniem się, tak. Za bardzo pan wybucha, teraz... z małego problemu wybucha pan tak jakby wulkan, który naprawdę może zniszczyć bardzo wiele. Rozumiem. No tak, to fakt. To się przyznaje. No. I to bez bicia.
No, to ma. I teraz wie pan co, te leki zacząłem brać. Dobrze. To tak, biorę teraz leki na uspokojenie i mam nadzieję, że będzie dobrze. Przede wszystkim niech pan, panie Remigiuszu, nauczy się głęboko oddychać, bo pan zapomina o oddychaniu. Ma pan bardzo krótkie oddechy i to jest najgorszy problem u pana. W momencie, kiedy oddech się wydłuży, a już zapamięta pan na ciało ten oddech, będzie pan dużo bardziej spokojny. A z tymi płucami pod jakim względem jest problem? Ja często miałem zapalenie oskrzeli. No właśnie, o tym mówię. Ja tutaj widzę jakieś takie, tak jakby z oskrzeli coś przechodziło na dół. Jakby płyn się zbierał, coś tego rodzaju. Niech pan po prostu te płuca przebada. Tak jak rozmawialiśmy ostatnim razem, proszę też krew przebadać. Krew, aha. Mhm. A czy pan jakoś może tam jakiś przekaz energetyczny mi przekazać? Oczywiście, że tak. Jasne, że tak. Jest pan gotowy? Na uspokojenie, tak, panie Remigiuszu, tak? Tak. Dobra, tak. Na wyciszenie. Bardzo proszę, to zharmonizujemy od razu u pana te czakry, bo one są takie rozedrgane mocno i w tym momencie zobaczy pan, co się będzie działo, dobrze? Mhm. To proszę dać znać, jak się coś zacznie zmieniać. Co mam zrobić? Ręce jakoś... Nie, niech pan po prostu spokojnie oddycha. Panie Remigiuszu, jak samopoczucie, proszę powiedzieć? Halo? Mamy jeszcze pana Remigiusza? Chyba mamy. Halo? Może sygnał? O, i uciekło. Pozdrawiam pana bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj na uspokojenie to poszło, zharmonizowane zostały pana czakry, także powinien pan poczuć się za chwilkę lepiej i więcej się nie będzie pan denerwował. Leki będą funkcjonowały. Zaczął pan brać, to jest bardzo dobrze i nie wybuchać przede wszystkim, nie wybuchać. Niech pan przemyśli to 2 razy, 3 razy, tak będzie najprościej po prostu. Mam jakieś SMS-ki. Wojtek, 28.03.78. Czy moja szefowa zarejestruje mnie. Aha, okej, no dobrze. Panie Wojtku, już panu mówię. Pierwsza sprawa, którą tutaj widzę, to jest to, że rejestracja będzie, ale będzie pan musiał jeszcze przez chwilę poczekać. To jest mniej więcej do jakiegoś miesiąca, półtora miesiąca czasu. Od połowy czerwca rejestrację jak najbardziej widzę, tylko tak jak mówię, nie naciskać szefowej, bo widać tutaj, że strasznie pan przeżywa po prostu to, że nie ma pan rejestracji, ale rzeczywiście tak, za półtora miesiąca jak najbardziej, bo jeszcze będzie teraz przedłużona umowa o miesiąc, taka umowa o dzieło bądź zlecenie, taka jak to niektórzy określają śmieciowa i dopiero wtedy będzie pan zatrudniony na stałe. Także spokojnie poczekać, w czerwcu jak najbardziej tak. Pozdrawiam pana serdecznie. No dobrze. Janina. 14.48 rok. A no dobrze. Dobrze, pani Janinko. 14.07.48 rok. Tarocistka Diana wciąż mi widziała przy mnie wygraną. Kiedy i w co mam zagrać? Pani Janinko, powiem pani jedną rzecz. Dobrze byłoby, jakby pani zagrała w jakieś zdrapki, czyli w zdrapywanie. Jakieś pieniądze, rzeczywiście fakt jest, pokazują się koło pani. Kiedy zagrać? Powiem pani tak, dobry jest koniec miesiąca, tego miesiąca maja. Od 25 do końca miesiąca ma pani najlepszy moment do tego. Wpadnie pani w ręce całkiem fajna i pokaźna suma finansowa, pani Janino. Także spokojnie, spokojnie pod koniec miesiąca zagrać, bo pieniądze się tutaj koło pani oczywiście pokazują. Pozdrawiam panią i życzę wszystkiego najlepszego. No dobrze. Elżbieta, 11.57. Kiedy wynajmę mieszkanie swoje i kim będą wynajmujący i na jak długo? Pani Elu, pierwsza rzecz, którą tutaj mi się pokazała, to będzie para z małym dzieckiem.
osoby, które będą chciały wynająć to mieszkanie, bardzo będą czyste te osoby, bardzo zadbane. Będzie Pani je wynajmować już od czerwca, także za jakiś tydzień, półtora tygodnia czasu będzie Pani miała wiadomości od tych ludzi. Oni będą przychodzić i oglądać. Najpierw przyjdzie mężczyzna oglądać to mieszkanie, dopiero później przyjedzie z żoną, wtedy obejrzą to mieszkanie. Dziecko ma około 4 lat. Będą chcieli wyjść z domu rodzinnego po to, żeby zamieszkać na swoim. Na jaki okres czasu? To już ciężko jest określić, bo jeżeli będzie Pani chciała wynajmować 5 lat, te 5 lat będzie to wynajmowane. Jeżeli będzie chciała Pani wynajmować 2 lata, to 2 lata będzie to wynajmowane. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu. To będzie długotrwałe wynajmowanie Pani mieszkania. Pozdrawiam Pani Elżbieto bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, no właśnie, zbliżamy się drobnymi krokami, albo wielkimi, nie wiem jak to określić, do końca naszego dzisiejszego spotkania. Pani Krysiu, jeżeli można, jeżeli myśli Pani bardzo głęboko o córce, o Sarze mówimy tutaj, to proszę spokojnie oddychać, tak samo jak i dla Pani Eli, i dla Pani Krystyny, dla córki, przekaz pójdzie, żeby wyciszyć, uspokoić tutaj te emocje, żeby dla Pani Eli przede wszystkim na tą jutrzejszą rozprawę, dzisiejszą właściwie rozprawę, a dla Pani Krystyny jest dla Sary, żeby spokojnie podchodziła do tych spraw maturalnych. Także proszę spokojnie oddychać, moje drogie, i przekaz będzie tutaj do Was szedł. Także właśnie tak. Pani Elu, Pani Krysiu, dla Sary przekaz i dla Pani, Pani Elu, poszedł właśnie w tej chwili. Tutaj rozdwojona została ta energia, także bardzo serdecznie proszę, żebyście ją przyjęły. To taki prezent ode mnie dla Was, bo wiem, że jest ona potrzebna, dlatego została właśnie tutaj do Was wysłana. Moi drodzy, 708 588 444, jeżeli macie do mnie pytania, to gorąco serdecznie zapraszam. Ja sobie jeszcze napiję się wody. I śmiało, nie krępujcie się, żeby tutaj zadzwonić. Pamiętajcie właśnie o tym przeżywaniu naszym, o tym, co w naszym życiu się dzieje, w jaki sposób my podchodzimy do wielu spraw, w jaki sposób nasze życie po prostu wygląda. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, na sam koniec dnia zrobimy przekaz kuli energetycznej, żeby przeżywać życie w pełni, żeby ono było dla nas czymś ważnym i wyjątkowym. Ale o tym za chwilkę, bo mamy telewizję. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pana witam serdecznie. Dobry wieczór. Mam na imię Marzena i chciałam się dowiedzieć, kiedy wreszcie spotkam tego odpowiedniego mężczyznę. Pani Marzenko, pani to w ogóle twardziel jest straszny. Tak musiała się pani troszeczkę życia nauczyć. Przepraszam, że tak mówię, ale tak to mniej więcej wygląda. Jakieś z 5 lat temu jakieś trudne sprawy były w pani życiu. Natomiast w tej chwili wyszła pani na prostą i sobie świetnie pani radzi. A ten partner na samym początku przyszłego roku, jeżeli ma być taki odpowiedni i oryginalny, tak, to na samym początku przyszłego roku, koło lutego, mi się pokazuje taki człowiek. Zupełnie bardzo sympatyczny. Może być związany z pani sprawami zawodowymi. Może być troszeczkę młodszy od pani. Pojawia mi się jeszcze jeden mężczyzna, dlatego o nim nie wspomniałem wcześniej, przed wakacjami tuż, czyli koło czerwca. Na niego warto zwracać uwagę, żeby ten człowiek nie chciał pani zbyt mocno wykorzystać finansowo. To jest to. Ale fantastyczny facet ma faceta ma pani w lutym. Przepraszam, takiego kolokwializmu używam, ale mężczyzna, partner w lutym. A proszę mi powiedzieć, bo 3 miesiące temu poznałam mężczyznę, który mieszka poza granicami Polski i nagle jakoś nasz kontakt się urwał. Co się stało takiego? Sprawa pani Marzenko wyszła na jaw przede wszystkim. To, że kontaktował się z osobami, które były poza granicą, czyli z panią. On był w relacji, chociaż mówił, że nie jest, jest wolnym, ale on był w relacji. I stąd ten kontakt się urwał, pani Marzenko. No bo akurat z tego, co wiem, to 5 lat temu jest po rozwodzie i dlatego tak mnie zaniepokoiło trochę, co się takiego stało. Że tak nagle się to ucięło? Tak, tak, bo akurat przyjechał 2 razy już był i wszystko zapowiadało się, że będzie dobrze i nagle 2 tygodnie temu odwiedził rodzinne strony i
i cisza. No właśnie, pani Marzenko, tak jak mówię, tam jakaś relacja została pozostawiona z osobą, która tam mieszka na miejscu, tam za granicą, w którym miejscu on jest. I stąd ta cisza po prostu powstała. On jeszcze będzie się do pani odzywał, ale raczej traktować go w formie przyjaciela, pani Marzenko. Sympatyczny no człowiek, sympatyczny. Czyli czekać na tego odpowiedniego, a w jakich okolicznościach ten odpowiedni, że tak się wyrażę? Okoliczności będą dość nieciekawe, mówiąc szczerze, ale tam na pewno pani takiego człowieka spotka, bo będzie pani, tak jakby się pani miała przewrócić, pośliznąć, bo to będzie luty, tak jakby się miała pani pośliznąć i ten człowiek po prostu pomoże pani wstać. No dobrze. Tylko proszę uważać, chodzić ostrożnie oczywiście. Rozumiem. Dobrze, dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, pani Marzenko. Dobrej nocy pani życzę. Kochani, zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, moi drodzy, że dzisiaj uczestniczyliście w tym spotkaniu bardzo, bardzo aktywnie. To mnie bardzo, bardzo cieszy, bo to jest taki balsam na moje serduszko, jeżeli mogę państwu w jakikolwiek sposób pomóc. Czy doradzić, czy zajrzeć w waszą przyszłość, czy przekaz zrobić energetyczny. Naprawdę bardzo lubię to robić i zresztą państwo chyba sami widzicie, że sprawia mi to ogromną przyjemność i ogromną radość właśnie kiedy dzwonicie, kiedy mówicie, że coś się dzieje, coś się wydarza, że są fajne rzeczy. Mnie to też cieszy. Mnie to też cieszy, że państwu się w życiu układa. Dokładnie tak. Kochani, ale my przeżywajmy nasze życie po prostu w sposób pełny. To, co już wspomniałem wcześniej, nie starajmy się być gdzieś indziej. Tak jak już wspomniałem wcześniej, że nasze ciało, kiedy nie przeżywamy tego w chwili tu i teraz, jest jak zombie, bo to jest w cudzysłowie oczywiście to powiem jak martwe ciało, tak, które jest. Bo nasza świadomość jest gdzieś w przyszłości. Nasza świadomość jest również albo w przeszłości, albo w przyszłości. Nie jest w miejscu tu i teraz. Kiedy jesteśmy w miejscu tu i teraz, mamy łatwiej po prostu. Łatwiej, dlatego że nie zamartwiamy się na zapas. Dlatego że nie martwimy się o to, co już się wydarzyło, tylko po prostu korzystamy z życia. Radość w nas wzrasta. Wzrasta w nas poczucie własnej wartości przede wszystkim też. Wzrasta w nas energetyka, która daje nam możliwość dłużej, powiedziałbym, pogodzenia się, dużej szansy po prostu na to, żebyśmy mogli coś przemienić w swoim życiu. Zawsze przemieniamy nasze życie w miejscu tu i teraz. Jutro nie możemy tego zrobić. Dzisiaj, bo nawet jeżeli byśmy chcieli jutro to zrobić, to i tak zawsze będzie teraz. Zawsze to będzie ta chwila, kiedy nastąpi ten ruch. I mamy telewidza kolejnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Ronaldzie. Dobry wieczór. Proszę sobie wyobrazić, że oglądałam z panem program i poczułam się taka znużona i powiedziałam panu dobranoc. Przykryłam mojego pieska, bo tu w nogach sobie śpi ze mną i poszłam spać. I obudziłam się przed chwileczką przerażona. Mi się przyśnił pan. I śniło mi się, że przekładał pan takie kartki notesów, które jakimś moje zapiski i wyszperał pan datę urodzenia mojego syna i skarcił mnie pan i mówi, dlaczego jeszcze pani mi nie podała tej daty, dlaczego ja jeszcze zabiegu nie zrobiłem, panie Ronaldzie, jestem taka rozczęsiona, przerażona, mógł pan zobaczyć, czy tam wszystko u tego mojego syna? Może pan by nam przesłał jakąś energię, bo ja już teraz w ogóle nie będę spała. Dobrze, poproszę o pani imię syna również. Ja mam na imię, no co za syn, panie Ronaldzie. Tak jakbym czuła pana po prostu obecność, dosłownie. Niesamowite to było. No panie Ronaldzie. Panie Ronaldzie. Panem pożegnałam, powiedziałam, panie Ronaldzie, proszę się nie obrażać. Ale ja się nie obrażam. Ja już jestem zmęczona, idę spać. I wyłączyłam telewizor i poszłam spać. No i niestety nie dane mi było. No bo obudziłem panią przede wszystkim. A jak ma syn na imię, poproszę? Więc syn ma na imię Maciej, a ja mam na imię Władysława. Dobrze, pani Władysława, no ładnie, czyli moje programy jednym słowem usypiają. No, ja zawsze po pana programach dobrze śpię. No, cieszy mnie to. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, pani Władziu, tutaj ta energia zostanie przesłana. Tam z synem nic się nie dzieje, jest naprawdę wszystko w porządku. W porządku jest? Tak, tam nic się nie dzieje. To jest tylko coś, co może syn być poddenerwowany albo za bardzo pobudzony.
Tak można byłoby to określić i to może być też spowodowane tym. No ta energia rzeczywiście może do niego, on jest albo pobudzony, taki troszkę stan lękowo-depresyjny mam mówiąc szczerze, czyli taki albo zamknięcie takie w sobie, takie wyciszenie, albo zbyt duża nadpobudliwość, tak, w ten sposób. I to może być takie rozbite. Natomiast ja nie widzę, żeby jakieś problemy, trudności w ogóle były u niego. Zdrowiem jest wszystko w porządku? Tak, jak najbardziej tak. Bardziej z emocjami, pani Władysławo. Bo on jest teraz też rzeczywiście 52 dni przed urodzinami, no więc może, może ma jakieś problemy, on mi nie mówi, nic mi nie mówi, kompletnie. No, mówić nie będzie, bo on chce sam jakby prowadzić swoje własne życie, tak? I też nie chce, żeby pani w pewien sposób ingerowała w jego życie. Ale to no nie jest właśnie problemem. Nie chcę mi ani nic mówić, ale już nie będę panu przeszkadzać. O, bardzo przepraszam. Czekam na cudowną energię, to znaczy mam sobie o nim myśleć, czy jak? O, tak, niech pani pomyśli sobie o panu Maćku, a ta energia sobie popłynie i do pani. Zaraz się piesek też obudzi, zobaczy pani. Dobrze. Proszę spokojnie oddychać, pani Władysławo. Dobrze. Pani Władysławo, energia popłynęła i do pani, i do pana Maćka. Jak samopoczucie, proszę powiedzieć? Muszę panu powiedzieć, że nic nie czułam. Nic nie mogę powiedzieć. Nie zauważyłam, żeby się coś działo. Za chwileczkę to ruszy, bo ktoś, kto ma duży potencjał swój, pani Władysławo, energetyczny, może nie odczuwać. Energia na pewno popłynęła. No, mam do pana wielkie zaufanie i cieszę się, że mogłam z panem porozmawiać, bo naprawdę jakoś tak ten sen odebrałam niesamowicie. Bardzo panu dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Ja pani również, głowa do góry, fajnie idzie do przodu, pani Władysławo. Może pani ludziom również energetycznie pomagać, bo warto byłoby się tym zająć, pani Władysławo. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo gorąco, życząc spokojnej nocy. Kochani, czy wy już jesteście gotowi do przekazu kuli energetycznej? Jeżeli tak, to bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że tutaj zrobimy fajny przekaz. Będzie to przekaz koloru żółtego. Będzie to żółta energia, która będzie właśnie nasycała twoją uważność, bo to jest kolor słońca. Jak widzicie, słońce jest bardzo uważne. Tam, gdzie tylko i wyłącznie może, od razu się pojawia. To jest ten kolor, który będzie was właśnie tutaj w jakikolwiek sposób pobudzał tak samo do tego, żeby być w miejscu tu i teraz. Jeżeli jesteście gotowi, to natrzyjcie sobie spokojnie dłonie. Te dłonie niech będą ciepłe i suche, bo to jest ważne. Możecie sobie je otrzepać, żeby czyścić tą energię, tak po prostu otrzepać sobie, żeby ta energia po prostu odpłynęła, a ten przekaz kuli energetycznej do państwa jak najbardziej będzie teraz szedł. Oddychajcie spokojnie i miarowo.
Moi drodzy, niech ta energia popłynie do waszego wnętrza. To, co trzymacie na swoich dłoniach, weźcie to do czakry swojego serca. Włóżcie to w sposób bardzo, bardzo delikatny, powolny, żeby to nie było takie wrzucenie jak piłki do kosza, tylko bardzo powolutku i bardzo delikatnie, żebyście tą kulę przytrzymali do siebie. To jest dla każdego z was, pojedynczo, do pojedynczej osoby, do pojedynczego człowieka, do pojedynczej osoby myślącej. Możecie tą kulą częściowo podzielić się ze zwierzętami w waszym domu, dlatego że one są uważne, ale też potrzebują czasami takiej bardzo dużej opieki z waszej strony. Przyglądajcie się waszemu życiu, po prostu jakie ono jest. Bądźcie w nim w pełni, żebyście przeżywali, czy to są dobre chwile, czy to są złe chwile. Żeby to wasze życie wyglądało naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Każda chwila, każda sytuacja, która będzie się pojawiała w twoim życiu w nadchodzącym tygodniu, sprawdź, spróbuj, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj mamy fantastyczny dzień, bo jest to czwartek, jest to czwartkowy wieczór. Energia naprawdę dzisiaj olbrzymia popłynęła. Jeżeli w waszym mieście, w waszym otoczeniu, w waszych okolicach biły dzisiaj pioruny, to zauważcie, jakie one były silne, na ile, jak mocno one wpływały na waszą energetykę, na zmianę polaryzacji waszego powietrza, które was otacza. Zobaczcie, jak to funkcjonuje. Ta energia, która została teraz do ciebie wysłana, jest energią uważności, energią przeżywania, energią tego, by twoje życie nabrało troszeczkę innego koloru, innych barw, żebyś zastanawiał się nad tym, co robisz w chwili obecnej, a nie nad tym, co będzie za miesiąc albo co będzie miesiąc wcześniej, co już się wydarzyło. W twoim przypadku, w twojej wersji, w twoim życiu możesz działać jak tylko sobie życzysz. Otwierając się na przekazy energetyczne, powoduje to w tobie to, że stajesz się coraz bardziej spokojny, stonizowany, emocjonalnie działający zupełnie lepiej. Moi drodzy, następnym razem będziemy się widzieli w niedzielę w poranku. Dla was również będzie harmonizacja. Przeprowadzimy po prostu harmonizację waszych ośrodków energetycznych. Dla każdego, kto będzie chciał, będzie miał na to ochotę, będzie próbował chociażby pierwszy raz przyjąć taką energię. To nie będzie przekaz energetyczny, to będzie tylko i wyłącznie harmonizacja. Jak to się mówi pięknie w bioenergoterapii, jest to mostkowanie, czyli odbieranie energii z miejsca, które jest przeenergetyzowane i wkładanie do miejsca, które ma za mały potencjał energetyczny. Później wyrównanie tego, żebyście wy poczuli się lepiej. Także jeżeli ktokolwiek będzie miał pytania a propos niedzielnego poranka, to gorąco serdecznie zapraszam. Pomyśl o sobie przede wszystkim jako o jedynym wyjątkowym człowieku. W twoim życiu ta wyjątkowość jest być może mało znacząca, ale pamiętaj o tym, że powinieneś dla siebie przede wszystkim mieć olbrzymi szacunek. Szacunek do tego, czego już dokonałeś, co już w swoim życiu zrobiłeś, jak postępowałeś. By twoje życie nabrało pięknych kolorów i pięknych barw. Widzieliście, jakiego koloru była ta energia, która się przemieszczała. Żółta była oczywiście również, ale cała barwa, cała gama kolorów, która przeminęła właśnie tutaj, może nie przeminęła, ale która została do was wysłana, była tym, co dla wam daje uważność. Biały to jest kolor czakry korony. Indygo to jest kolor czakry trzeciego oka. Kolor niebieski jest czakrą gardła. Później był również kolor, który się nazywa kolorem zielonym, który mamy tutaj dość sporo go. Jest to kolor czakry serca. Z czakry splotu słonecznego wypływa kolor żółty. Później mamy kolor pomarańczowy, to jest czakra sakralna. Na samym końcu jest kolor czerwony. Biały jest kwintesencją wszystkich kolorów. Poprzez pryzmat możecie zobaczyć tęczę. Tak samo jak załamanie światła, kiedy powstaje tęcza, kiedy pada deszcz i świeci słońce. To jest właśnie to zjawisko, które się nazywa tęczą. To są kolory barwy w naszym życiu, to są kolory barwy w naszym ciele, więc jeżeli potrzebujesz na przykład działania takiego, które ciebie będzie wzmagało energetycznie, czujesz się na przykład zmęczony, użyj koloru czerwonego. Jeżeli czujesz się zbyt pobudzony, raczej byłby wskazany kolor biały. Moi drodzy, ja wam bardzo dzisiaj dziękuję. Naprawdę bardzo miło było mi gościć w waszych domach. Bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj do mnie dzwoniliście. I myślę, że w niedzielę w poranku, kto będzie otwarty, kto będzie miał ochotę,
od godziny 9. Jak najbardziej gorąco, serdecznie zapraszam. Zapraszam jutro też na dzisiaj, właściwie już za kilka godzin na poranek, razem z naszą tarocistką Dianą. Jeżeli będziecie mieli do niej pytania, to już sobie je zapiszcie na kartce, żebyście mogli Dianie je zadać. Ja na dzień dzisiejszy mówię Wam wszystkiego dobrego i życzę Wam naprawdę gorącej i spokojnej nocy. Pozdrawiam i do zobaczenia.